wy sobie tam na tym. No żebyś tam gdzieś, co? Wszystko mam, chipsiki. Ja zdrówko. Żelusie. No. Mam portuszki jeszcze. Adam, wypięknij się. Wziąłem do lodówki, Magic Feet. Nie wiadomo, czy podarunek. Magic Feet od mojej żony. Cztery placuszki. O, brawo. Brawo, Kamil. Całą robotę znowu robię. Ake będzie droższy na pewno. No, ja znam Ake. Grałem z nim. Tu wszystko fajnie. Te karty klucza, tak? Kto to jest budynek? To jest ten do tamtego. Tak, do tamtego na Kiro, masz odwarkę? Zapraszam. Na pewno czeka nas jutro ciężki mecz. Przeciwnik ostatni mecz u siebie wygrał. Na pewno zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Także musimy dać z siebie 100%. Ja mówiłem go już, że trafisz. Dobra, panowie. Przed nami spotkanie z Elblągiem. Zaczynamy tą rundę rewanżową, już raz z nimi graliśmy, ale to jest całkowicie inna drużyna niż ta, z którą się mierzyliśmy w sierpniu. Oni mieli fatalny start, rozpoczął się to od meczu z nami, ale później mieli taką dobrą serię zwycięstw, gdzieś tam jakiś remis i generalnie mocno się podnieśli w tabeli. Jak dzisiaj byliście? Za wolno mieście? Nie za mocno? O, mnie to zaskakujesz. Patrzę na świat jak przez lornetkę. Otwieram saszetkę, wyciągam samarę. 3,5 grama, oryginał z hologramem. 20 lat palę, może... Wracamy na zewnątrz. Działamy przywodzenie. Wracamy to samo tyłem, odwodzimy. Panowie, czemu ludzie nie osiągają sukcesu w życiu? Bo nie wiedzą jak, z kim i gdzie to zrobić. My wiemy wszystko. Każdy wie, jaką ma przyszłość. A jak to zrobić? Wyjść tam, proste. A jaka jest wasza przyszłość? Najbliższa? Nie jutro, nie za tydzień. Każde podanie, każdy sprint. Dawać panowie, po zwycięstwo! Kto wygra?
Chciał, naprawdę chciał. Na przykład Lewandowski stanie pierwszy na bliższym słupku. Panowie, bardzo trudny mecz. Daliśmy z siebie maksa. Bo naprawdę, żeby grać na takim boisku, to trzeba zostawić zdecydowanie więcej niż jak się gra normalnie. Także z mojej strony wielkie dzięki za ten mecz. Nieprzyjemny, ale szanujemy mocno ten punkt, bo on w końcowym rozrachunku dużo da. Także brawo. Za nami bardzo trudne spotkanie. Rywal wysoko zawiesił poprzeczkę. Wiemy, że tu boisko zawsze należało do trudnych, a po takiej zimie no jest specyficzne granie i tak wszystkie te mecze wyglądają. Widzimy też, jak inne drużyny męczą się i jak te mecze gdzieś tam na styku przebiegają. To był taki mecz do pierwszej bramki. Gdyby któraś z drużyn strzeliła, by się jeszcze nie zamknęła, może by jeszcze wyszedł jakiś kontratak. Mieliśmy swoje sytuacje, ale rywal też mógł coś strzelić, bo często było takie zamieszanie w jednym bądź drugim polu karnym. Dużo było gry długiej piłki. Na pewno szanujemy ten punkt. Gdyby ktoś powiedział, że po dwóch rozegranych wiosennych meczach będziemy mieli dwa punkty straty do miejsca premiowanego awansem, to na pewno byśmy taki wynik wzięli w ciemno. Dlatego ten start uważamy, że jest udany. Dobrze też wyglądamy motorycznie i czekamy na mecz z Błękitnymi. Za chwilę już to wszystko wróci do normy. Te boiska też będą lepsze i na pewno będzie większa kontrola w tych meczach nad wydarzeniami.